Zadymka. Dobra, jedna zadymka do przodu jest. Ja nie wiem, ale mam takie wrażenie, że trochę bezczelne to jest. No ale dobra, chłop dostał dobre pieniądze, bo ja wiem nawet jakie, ale nie jestem jego księgową, żeby tutaj się chwalić. Za to, żeby pograł, pogadał, czy coś porobił na tym kiku. Odpalił najpierw. Czemu sam się ucieszy? Nocy, potem kilka dłuższych, a teraz wrzucił suchara, który gra kurwa. Mi się to kojarzy kurwa z naturalem, który grał w San Andreas na streamie. I oglądało to 10 osób. Ktoś kurwa na YouTubie. No kurwa, przecież suchar ma 2200 widzów tutaj. Serię z Gothica robi. Może jakby spoko w to zagrać, bo jest to nostalgiczne, ale kto kurwa normalny to ogląda? No nikt. Jeszcze jakby ten suchar coś ciekawego robił, kurwa. Ja pierdolę, ten Nitro tyle jest w internecie, ja rozumiem być frustratem, ale w końcu nawet do najtwardszego łba dojdzie, że ludzie oglądają to, na co mają ochotę i każdy ma inną ochotę. Ale czemu frustratem? Nie przechodził misję, San Andreas. Suchar pewnie też za darmo tego nie robi. No to nawet nie o to chodzi. Ja myślę, że jeśli wiesz, że jeśli ktoś ci płaci pieniądze, w tym wypadku... Bo go obrażasz, to ma problem? A w którym momencie ja go obraziłem? Abstrahując od tego, że ta wypowiedź nie jest pełna. Więc ja nawet nie wiem, w jaki sposób to zostało wyszotowane, ale ja jedyne, co powiedziałem, to po zapytaniu, co sądzę o streamie Xayo, to po prostu stwierdziłem, że trochę XD, że chłop podpisuje kontrakt, którym się zobowiązuje on do streamowania, a potem wsadza suchara, żeby za niego dopełniał kontrakt. No jakby tylko tyle, nie? I porównałem to do sytuacji, kiedy na Facebooku lata temu z 5 ludzie hostowali innych ludzi na Twitchu, żeby zrobić jakąś średnią, żeby przepchnąć ich na Facebooka i potem nikt tego nie oglądał. W tym też powiedziałem, że na przykład Graczol potrafił odpalić streama, wyjść z domu, a że siedzieli w samochodzie w GTA, to jakieś inne osoby tam, jakby coś się działo na monitorze, bo w tle ktoś tam gadał, ale go faktycznie nie było. Albo powtórki swoje puszczał. Więc no. Wpadku Kik płaci mu pieniądze, bo chce, żeby on streamował, nie? Ale to tak... A potem się dziwią, że jakby Xayo to nawet streamował, to by to, nie wiem, 3 razy więcej czy 5 razy więcej osób oglądało, nie? Czyli de facto byłby ten zasięg, za który oni zapłacili. No, czy się, że Kikpun zalić tego ci, nie wiem, to nie jest moja sprawa. Ale ja po prostu widzę, bo na Facebooku jakby ludzie robili dokładnie to samo. Pojawiły się kontrakty na Facebooku i każdy tryhardował, żeby dostać ten kontrakt na Facebooku. No i dobra, i dostawali te kontrakty na Facebooku. A widzisz, a ja nie przyjąłem kontraktu od Facebooka. Bo dla mnie pieniądze nie są najważniejsze. Wspieram mojego kolegę Dominika, który zrobił 100 godzin, bo to pracuś. Mówię, masz Dominik, postreamuj u mnie, troszkę ci z tego skapnie, należy ci się, bo jesteś tym łebskim z XI. Pierwsze osoby dostały, a potem każdy kolejny był tak na zasadzie, jak możesz mnie wkręcić? To na przykład przez miesiąc ileś osób hostowało jedną osobę, żeby podbić mu średnią. Ale to w sumie mówię to tutaj, no. Typ dostał tam kontrakt na 6 000 dolarów, powiedzmy, i go oglądało 6 osób. I nie dość, że tak robili, były osoby, które potrafiły streamować raz, na przykład 8 godzin, a potem zapętlać woda. Normalnie chyba puszczali na live powtórkę swojego live'a. Koniec końców, z tego, że to nie przynosiło wyników, no bo nikt tego nie oglądał, to zamknęli cały program i wszystkie osoby, które, no były osoby, które jakby dobrze... No ale co się dziwić, no? Facebook akurat był turbo chujowy. Nie poczynili żadnych zmian? No tak, tylko że nie możesz... Tylko zauważ jedną rzecz, Marcin, w momencie, kiedy ktoś ci za coś płaci, nie? Na przykład idziesz do restauracji, kupisz steka, to jak ci przyniosę burgera, no to nie do końca jest to, za co zapłaciłeś, nie? A jakby chcieli, żeby streamował mokry suchar, to by płacili mokremu sucharowi. No tak czy nie? W trakcie trwania, kurwa, tego zatrudniania streamerów. Tu jest Facebook tak samo spierdolony dla widza, jak był na początku, tak był na końcu. Z tego wywiązywały i też dostali. To akurat jest prawda, no. Byli po dupie, nie? No, Graczel akurat wody puszczał. A tych przehostowanych ludzi tylko po to, żeby kontrakt dostać, to przynajmniej z 30 było. Ale jest coś takiego, że wszyscy narzekają, że nie
ma pieniędzy, ma mało ten. Na tym... Ja na przykład mówię, że jest za dużo pieniędzy, dlatego mi odjebało. Nie ma po co się starać, a nie ma po co. Poza tym, o czym tu była mowa? No Gracel akurat wody puszczał, a tych przehostowanych... No kurwa, ale czy nie jest tak, że korporacje są złe i powinniśmy je okradać? No jasne, że tak. Prawdę mówiąc, wiecie, ja nie chcę tutaj mówić głośno, ale niektórzy mają problem z hazardem. No i jeżeli ktoś takiego streama specjalnego suchara uważa za coś złego, no to w jego opinii ja okradałbym firmę, która bezpośrednio żywi się z hazardu. Ja tak nie myślę. Uważam, że Kik to zajebista platforma przyszłościowa, na której można... I to jest zajebiste, tak? Ona jest potrzebna. Oczywiście dla mnie... PTT przesyła 9 zł i 75 groszy. Wuja dzisiaj o 1 w nocy przejechałem przez przejazd kolejowy, zanim rogatki były zupełnie na górze i jeszcze migało czerwone. Co prawda policji nie było, ale był monitoring i się boję, że sprawdzą to nagranie i dostanę mandat 2 koła. Aha, okej. Okay. Chodzi ci o to, że czekałeś, była rogatka, ona się zaczęła podnosić i zanim kompletnie się nie podniosła do góry, jeszcze światło migało, to przejechałeś i że cię wykryją. No, trzeba być uważnym, nie? Dużo osób w taki sposób łamie przepisy. Przede wszystkim piesi. Bo na Zwycięskiej, jak tutaj, na Zwycięskiej, jak jest, jak są rogatki, stary. No, pokażę na którym momencie. To są dwa typy rogatek tutaj. Jedne są dla samochodów, a drugie są dla pieszych. Może tu będzie to lepiej. Widzisz, masz rogatkę też dla pieszych. Jak ta rogatka tylko trochę się podniesie, to oni już jadą rowerami i ten. No nie wiem. Ja samochodem nie przejeżdżam, jak jest czerwone. Tu jest to światełko. Ja nie przejeżdżam. No nie wiem, stary. W sumie my tu też mamy jakiś monitoring. Słuchaj, no nie wiem, no być może cię kaczną, być może nie. Dlaczego w tym kraju zamyka się przejazd 5 minut przed przejazdem pociągu? Chyba to jest takie just in case, wiesz? Po prostu. To nie jest synonimem geja obraźliwym. Jak to jest na tubi, na której można... I to jest zajebiste, tak? Ona jest potrzebna. Oczywiście dla mnie to nie jest synonimem geja obraźliwym. Jak to jest na Twitchu. Tam nie rozumieją tego, że to może dla każdego znaczyć coś innego. Według mnie geje są mega w porządku. No i tyle generalnie. Co, jakbyś tego nie obrócił, wychodzi na plus. Tutaj pomagam koledze, tu okradam korporację, nie zrobiłem nic złego. Słuchaj, ja w tym czasie spałem. No co, miałem zrobić streama ze spania? Wiadomo, że lepszy jest Domino, który robi zajebisty cosplay Xaya. I to jest mega bekowe. Na pewno wiele osób się przy tym dobrze bawiło. Pisali, kurwa, emoji love. Na tym Twitchu mało z subów, nie ma reklam, kurwa. Kiedyś było lepiej, fajnie jakby coś było. Pojawia się alternatywa, dostają kurwa gruby pitos i nie chce im się kurwa robić nic. Nie wiem, nie każdy robi co chce, nie? Na streamie mówił, że... No tak, tylko wciąż te korporacje mają złą marchewkę. Po tylu latach nie jest płacone za to, że ty zrobisz coś fajnego, tylko za to, ile godzin wyrobisz. Gdyby tak samo było na Twitchu z moim kontraktem, tak samo było na Kiku. Nie da się... No, ale to nie jest tak, że popatrzyli na statystyki w zależności od statystyk, które zostały im dostarczone, to ty masz na przykład więcej pieniędzy niż ma, nie wiem... Powiedzmy Franio albo Wysocki, który widzę, że teraz streamuje. Znaczy, ja też kurwa tego do końca nie rozumiem, bo mi to jest na koniec dnia obojętne, nie? Ja dostałem pytanie, na nie odpowiedziałem, no kurwa, no to tak uważam, no jakby sorry, nie? Jakby to... No, czy mi to coś zmienia? Nie. Przez 100 godzin miesięcznie robić fajnych streamów. Jest to absolutnie niemożliwe. Tym tak samo było na Kiku.
Nie da się przez 100 godzin miesięcznie robić fajnych streamów. Jest to absolutnie niemożliwe. Ale wciąż jest to promowana szkoła i opłacalna bardziej niż zrobienie 4 fajnych streamów w miesiącu na przykład. A uważam, że 4... Aha, dobra, okej. Rozumiem, do czego on dąży, że dostał jakąś stawkę, ale wymogiem było 100 godzin, a wolał zrobić 30 godzin tam na przykład z tego turnieju, co oni tam robili, czy jakieś tam inne te streamy, jakieś mądrzejsze, bardziej skomplikowane, gdzie się zjeżdżała cała ekipa. Ja nie pamiętam, co oni ostatnio robili, ale przed meczem Polski tam Jabłczan był i tak dalej, robili jakieś kokony. Tylko nie wiem nawet, u kogo na kanale to było, ale mogło to być nawet u Suchara na kanale, nie u Ksajo. I że nie jakby... Aha, dobra, no to jest to jakiś argument. Z tym, że w piłkę grali. W piłkę grali, właśnie. Co tam zamach bombowy był. Akurat Ksajo w chuj nie lubi słabych streamów robić. Ja rozumiem, że jakby to było 50 godzin, to by zrobił 4 streamy, gdzie przez cały dzień coś się na nich dzieje, a tak to forsują go do 100 godzin. A to już nawet kurwa w tego LOLa pograć nie można, czy coś? Nie, znaczy mi to jest obojętne, stary, na ile on podpisał, nie? Ja uważam ogólnie, że to jest bez sensu, że ja to nawet oglądam, tylko że jak ja tego nie zobaczę, to będzie, bo nie oglądałeś, bo się boisz, bo tamto, nie? Więc no. Miesiące streamowania są fajniejsze generalnie niż cały stream robienia pośrednich. Nie gra w LOL'a od jakiegoś czasu, bo się wypalił. No faktycznie, no miesiąca w LOL'a nie gra. No. A było chyba coś na początku, że on na początku sezonu jakiegoś challengera wpierdolił, coś takiego? Znaczy, no nie wiem, no ja też nie będę kurwa wybierał, co ma na streamach robić, nie? Pamiętam, że się ludzie cieszyli. O, Ksajo wbił challengera, a ty jesteś kurwą. Ja mówię, no dobra, no. Tylko to, czy Ksajo ma challengera, czy nie, to nie zmienia faktu, że ja tą kurwą nadal mogę być, nie? Chuj. Jak ktoś tego streama zgłosi, to mogę konserwać kontrakt i będzie osiadł. Da się, tylko ty jesteś leniwym chujem? No nie, nie da się, po prostu się nie da. Żeby zrobić miesiąc fajnych streamów, musiałbyś go prawdopodobnie ten cały miesiąc przygotowywać przez poprzednie 2 miesiące. I wtedy się da, oczywiście. Jak masz plan z góry na dłuższy okres, to jasne, że się da jakoś to wymyślić. Chcą kasę oddać? No ja ci tego ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, bo ja nigdy nie będę zgłaszał, ani nie znam zapisów tej umowy, nie? No po prostu jest, a wiesz, jest perfidniak, nie? Gracze też się potrafił na przykład wsiąść do auta z kimś w GTA, oni tam jeździli po mieście przez 2 godziny, on na przykład drzemał sobie na kanapie, nie? Oni tam gdzieś tyle rozmawiali, albo stał w kółku, kurwa, tam jakaś akcja siedziała w GTA, przychodził po 2 godzinach. No dobra, ale nikt tutaj nie komentuje chyba streamów Nitra. No to, że streamy Nitra wyglądają jak wyglądają, no to prawdopodobnie odzwierciedla liczba widzów. No to jest jakiś tam, albo wyświetlenia na shotach. To jest wciąż ważny wyznacznik. Nie jest tego dużo, więc nie mogą to być streamy ciekawe. No u mnie też chujowe streamy nie generują dużej ilości publiki, bo już powiedzmy hype czy coś tam jest prawie że wyciszony. Jest jakaś stała baza, która to ogląda, ale ona wciąż jest mniejsza, coraz mniejsza niż była kiedyś, bo ludzie dorastają. Ja też może do młodzieży już tak nie trafiam jak kiedyś. Może skontruję to też. Młodzież też nie trafia do mnie. Jeśli chodzi o bycie bezczelnym, to streamerzy są najbardziej bezczelni jak można. Nie? No nic, no. Mi to tam w życiu nic nie zmienia. Ja nie uczestniczę w tym programie. Nie pierdol mi o pokoleniu, wbijam sobie w tą scenę jak sporta. Przez takiego zjeba kik nie będzie chciał dawać więcej kontraktów streamerów z Polski. Chuj ludzi spuszcza się na Sejm, a typ nic nie robi. Zero kontentu, a teraz jeszcze wysługuje się kolegami. Dobra, ten chłop szotuje awizo. Przecież to już wiadomo, że chuj mu na kurwę. No to jest publika, do której nigdy nie chciałem trafiać. Oni mogą mieć taką opinię. Absolutnie ich rozumiem. To jest człowiek, który mnie nigdy nie oglądał. Nie ma żadnego zaplecza związanego z moim streamem, żadnego doświadczenia. Chuj mnie to.
W większości to są... Ja ostatnio u Multiego o nim pierwszy raz usłyszałam. Grali razem w głuchy telefon i wydawał się miły i chyba lekko wystraszony. Nawet troszkę mi się go szkoda zrobiło. No ale to, co teraz odpają, to masakra. Nie, to musi być troll, no. Nie wierzę w to, że babka, kurwa. No, nie, no. Muciara 012 to na bazie są założone. To nie mam pojęcia na potrzeby tego komentarza. Bo to Damek na fejku. Tacy ludzie nie istnieją, no. Właśnie się dziwią, że inwestują hajsu w Polskę, kiedy takie gówno odpierdalają. Za to powinien być kontrakt zerwany. No, każda firma ma na to, że tak powiem, swój pogląd. A z ciekawości wejdę na Kick Charts. Jak sobie radzą inni streamerzy? Ja prawdę mówiąc, bo ludzie może nie wiedzą. Nitro mówił, że ja dostaję bardzo dużo pieniędzy jakoś. Moim zdaniem to nie jest prawda. Generalnie. Ja się wyceniam wyżej niż to, co dostałem. Nie ukrywam. Może stąd też podejście. No tam Nitro nie liczę, Szymola nie liczę. No to też viewboty są. Pranio nie mam pojęcia, na czym mam 18K. Ja nie mam, też nie jestem w stanie stwierdzić, czy to viewboty, czy nie. No ale Franio robi dosyć unikatowy content, więc publika mogła za nim iść, tak? Nitro ma w chuju rodzinę i streamuje codziennie. No słuchaj, ja nie wiem. Nie będę oceniał priorytetów Nitra. Dla mnie streamowanie 200 godzin w miesiącu od zawsze było dosyć popierdolone. Jednorazowo spoko. Robisz to częściej, to jest to dla mnie dziwne, no nie będę ukrywał. Ja mam inne priorytety w życiu, inaczej też podchodzę do tworzenia, inaczej też podchodzę do zarabiania, no tutaj obecnie zarabiam. Taku jest streamerem GTA RP z tego, no co tak, wiem. Tylko okej, okay, tylko jeśli tak na to spojrzysz, to 50 godzin tygodniowo to jest przeciętny etat w Polsce? Bo ludzie normalnie ile? 48 godzin pracują? Ile jest etat w Polsce? Etat w Polsce. 40 godzin ten, czyli 5 dni po 8 godzin. Okej. Okay. No jak jeszcze do tego dołożysz, że nie wiem, musisz jechać gdzieś godzinę czy coś w tej pracy, albo pracować trochę po... No też zależy od pracy, nie? Ale niektórzy też pracę potem do domu przynoszą. No myślę, że 50 godzin tygodniowo to ludzie na to poświęcają. A z drugiej strony streamowanie to też rozrywka, stary. No. Prawda jest taka, że jedną rzecz przyznam, że jakby nic się nie dzieje, kurwa, w internecie w wakacje, nigdy. Ja jestem, kurwa, mega wymęczony wszystkim. Jakby nie ma jakiejś zajawy, bo jak jest jakaś zajawa, to można i streamować 15 godzin dziennie. Ale tak to kurwa... Ten kick też pod tym względem jest spoko, że na przykład ja kurwa przez połowę streamów to seriale oglądam. No. To nie jest tak, że ty newsy, filmy sprawdzasz głównie na streamach w ciągu dnia? A ja nie używam internetu, jak nie streamuję. Czasami coś na Twitterze napiszę, czasami ktoś do mnie zadzwoni, to z nim porozmawiam, a czasami, nie wiem, na Messengerze z kimś coś napiszę, nie? Ale tak to co ty? To ja przy komputerze nie siedzę, nie? Na przykład dzisiaj od... od piątej, gdzie jakby skończyłem streama i sobie poszedłem w pizdu, to dopiero 19 kolejny raz użyłem komputera. Ale to tylko dlatego, żeby na Football Teamka wejść. Nie chciałem mieć hajsu, jak hajsu nie miałem, a dziś mam liczarkę na Force. Już widzę to sucie w pikselach, chyba muszę zmienić dealera na Porsche. Pana mera, wiozę cię jak horseman. Nie chcę twojej kreski, kropka.